Zapraszam Cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam serdecznie, kolejny odcinek z Casehaga. Zaczynamy sobie oczywiście z skrzyneczkami. Zaraz przyjdziemy sobie również na bitewki, ale pierw ja bym tutaj znalazł sobie jakąś skrzynię, którą mogę otworzyć na trybie Joker. I no padło tutaj na skrzynkę pana policjanta, więc włączamy oczywiście... Włączamy czy włączamy? Nie pamiętam szczerze. Ale no never mind, odpalamy tryb Joker. 3000 zł za 5 takich skrzynek. Już pierwsze otwarcie daje nam Bayonetta Marble Fade'a, na którego oczywiście było 5%, tak jak na każdy inny item. Więc zobaczmy, jak będzie dalej, co tutaj nam się uda zdobyć. Zobaczmy jeszcze jedno tutaj otwarcie, jak nam oczywiście poleci. Czy jakieś tutaj... Wow! Wow! No powiem tak, no! O to chodziło! No o to chodziło, tak? Dobra, mamy 12 koła. Myślę, że z taką sumką już można na batelkę jakąś tutaj przejść. Więc sobie załadujmy jakieś skrzyneczki. Oczywiście na trybie Joker, bo no już tutaj mamy bardzo dużo skrzyneczek. Na tym trybie oczywiście na batlach do przetestowania. Między innymi skrzynia Gigabuła. Chyba ją już grałem, ale zagramy sobie jeszcze raz. Tylko wrzucimy sobie tą skrzyneczkę. Jedną Little Stable. Również jedna sztuka, Toxic Gummy i niech będzie. No magma ostatnio bardzo ładnie, że tak powiem, zrobiła na mnie wrażenie. Czy mogę coś jeszcze tutaj wyrzucić? No potem są już takie drogie mocne te skrzynki. Dobra, niech będzie, no faktycznie to jest się magma. I 7 koła, tak? 7 koła na tą batelkę musimy wydać. Weźmy sobie może 2 na 2 i wjeżdżamy oczywiście w City Side. Więc zobaczmy, 1, 2 i 3 boty wrzucone, bo George się wylosował. No dzisiaj wtorek, to idealnie. No mam nadzieję, że tutaj uda nam się pulę całą zgarnąć wraz z botem George'o. No niestety, tutaj rękawiczki również dla pokera za 1400 zł. Oj, dobrze, że to Mortis, bo myślałem przez chwilę, że to jest jakaś hydra czy coś takiego. No ale na szczęście, no tutaj chyba wracamy na dobre tory, tak? Trzeba sobie powiedzieć. 700 zł na 3000 u nas. No mamy tą jakąś przewagę delikatną, ale tutaj no niestety... No chyba się zepsuło coś, że tutaj nie, no to jest... Nie, no to się nie dzieje, stary. No proszę, no weź tutaj mi daj nadrobić to. My mamy stratę 3 koła. No będzie bardzo ciężko. Musimy tutaj... No nie, no... No powiem tak, no. Nie zaczynało się tak źle, tak? Powiem nawet, że zaczęło się w miarę sympatycznie. Ale no niestety, no sympatycznie się nie zakończyło. Skrzynka eventowa, 5 takich naraz, chyba nie będzie mnie stać. Albo będzie mnie stać, 2500. No tutaj mamy do trafienia oczywiście M9, Autotronic, która no leci dość często z tej skrzynki, jakie są na oczywiście na trybie Joker. Więc zobaczmy, czy będzie tak i teraz. No niestety tylko 700 zł. Spróbujmy jeszcze raz. No na jeszcze jedno otwarcie będzie. Mam nadzieję, że tutaj M9 spadnie. No i mamy ją. No i fantastycznie. 5 koła. No to otwarcie jeszcze jedno tutaj musi wlecieć chyba. Coś mi się wydaje. No i zobaczmy. Trzymamy kciuki, że jeszcze jedno to M9 spadnie. Niestety pusto, ale mam jeszcze szansę. Tak, mam jeszcze szansę, żeby ją trafić. No i mamy, no i fantastycznie, o to chodzi. 6000, mamy 7 WQ, jeszcze jedno otwarcie, ale teraz, w sensie, musimy trafić dwa otwarcie, gdzie polecą w końcu dwie pod rząd M9-ki. No ale mamy coś więcej niż M9, bo mamy również rękawiczki. No i o to chodzi. I wracamy tutaj, 12 koła. Oczywiście przypomnę Ci o konkursie na skina. Jak chciałbyś wygrać, sub dzwonę, łapę w górę pod filmem, komentarz oczywiście napisz na Discorda, dołącz. No i oczywiście użyj kodu Croxy na Casehago, jak oczywiście są pełnoletnim jesteś. Loguj się z linku z opisu, bądź oczywiście magiczny zielony guziczek. No i oczywiście, jakbyś chciał sobie załadować dajmy na to blikiem, no to tutaj oczywiście kodzik Croxy przez Wex wpisujesz, daje Ci on 10% więcej do każdej wpłaty i dwie skrzyneczki na start za free. A my wracamy do batelek. Do batelek oczywiście, bo i bierzemy oczywiście skrzynki na trybie Joker i wjeżdżamy. Wiesz co, ja bym tutaj może w te skrzynki magma wjechał. 8 koła, no 8800 prawie. Bierzemy jeszcze raz bitwę na dwie osoby i jeszcze raz wjeżdżamy w stronę City. Zobaczmy, bot Troll, bot Force i bot Stewie. Tak się oczywiście boty wylosowały, no zaczynamy fenomenalnie.
8 koła mój teammate tutaj trafia, ale no niestety również dla moich przeciwników spada ten butterfly. No nie, no chciałem powiedzieć, że minimalną przewagę mamy, no ale ten Bayonet Gamma Doppler tą przewagę nam zabrał, no jest Ursus, to jest 2 koła, więc to jest do nadrobienia, tak? 2 koła chyba jakoś mniej więcej powinniśmy mieć straty, no ale mamy to, wygraliśmy w ostatniej skrzyni, stary, po 14 koła i oznacza to, że fenomenalnie udało nam się wyjść na plus z tej batelki, no i o to chodzi. Powiem tak, no mamy 17, jesteśmy na plus overall z tego filmu. No było blisko, żeby tutaj, że tak powiem, no stracić wszystko. No ale na szczęście, no bardzo sympatyczny comeback się wydarzył na mojej ukochanej skrzyneczce na trybie Joker. No naprawdę, ta skrzynka, czekaj, gdzie ona jest tu gdzieś. Ta skrzynka Jekyll Strike jest naprawdę fenomenalna, uwielbiam ją, to jest moja ulubiona skrzynka aktualnie, no ale no szkoda tylko, że ona niedługo zniknie, bo jest to oczywiście skrzynka eventowa, która no jeszcze przez jakiś czas tylko będzie dostępna, no ale wjeżdżamy może teraz, co mogę tu wjechać, może w porki, no tak nie przepadam z tym skrzynią, ale może na tym trybie Joker tutaj coś nam się udało gotować na niej, zobaczymy. Wjeżdżamy oczywiście jeszcze raz w bitwę 2-2, tak kurczę, dzisiaj te bitewki 2-2 tak bardzo mnie zachęcają, więc mam nadzieję, że tutaj zachęta będzie również do kontynuowania, że tak powiem, naszej przygody na właśnie bitwach 2-2, niżeli na normalnych. Ojejku, no pięknie, no co to za... Nie, kurwa, już chciała pocalić.